Siema, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk i zapraszam na test klawiatury membranowej dla graczy dostępnej w sklepie X.com Silver Monkey Mandrill. Testowana dzisiaj klawiatura sprzedawana jest w całkiem eleganckim pudełeczku, na którym tak naprawdę wszystko od razu widać w środku, poza klawiaturą oraz odczepianą podkładką pod nadgarstki, znalazła się tylko instrukcja obsługi. Kilka słów na temat specyfikacji tego urządzenia, przede wszystkim jego wymiary, waga, bo jest to klawiatura naprawdę spora. Mamy tutaj 490x195x37,5 mm, które możemy sobie oczywiście delikatnie regulować załączonymi od spodu stopkami. Waży 780 gramów, nie jest najlżejsza, no ale to nie jest klawiatura turniejowa, którą będziemy gdzieś tam sobie raczej włożyć. Klasyczna, stacjonarna, do biurka. Mamy tutaj przewód USB w nylonowym oplocie o długości 180 cm, więc spoko, nic więcej bym tutaj nie oczekiwał. Natomiast jeśli chodzi o taką bardziej techniczną specyfikację, to niewiele nam tutaj Silver Monkey podaje, no bo też to nie jest klawiatura droga, mechaniczna. Przede wszystkim wiemy o tym, że jest tutaj 1000 Hz odświeżania. Faktycznie z czasem wysłania sygnału do komputera, do jego odebrania, no nie ma żadnego problemu. Naciskamy przycisk i działa natychmiast. Mamy kilka klawiszy funkcyjnych od góry, mamy pokrętło regulacji głośności, mamy możliwość zapisania kilku funkcji pod dostępne na górze przyciski od G1 do G4. Tak naprawdę poza podświetleniem jeszcze, które jest proste i klikalne tylko z klawiatury, można kilka trybów wybrać, to nie znalazło się tutaj nic ważnego więcej. Ci bardziej spostrzegawczy z Was zauważyli pewnie, że leży tutaj również myszka. Nie przez przypadek, bo jest to mysz tej samej marki, Silver Monkey Vervet, bezprzewodowa, o niej nieco więcej opowiadam w innym teście, ale fajnie komponuje się z klawiaturką Mandrill, która zresztą na biurku prezentuje się bardzo ładnie. Jest to jedna z największych zalet tego sprzętu. Wykonana z tworzyw sztucznych, ale fajnie ze sobą dobranych, raczej taka ciemnografitowa z podstawką, podkładką, podpórką na nadgarstki, która ma taką fajną fakturę antypoślizgową, na dole logo Silver Monkey. Przyciski, tak jak wspomniałem, membranowe, natomiast nakładki na przyciski są no, w takich typowych klawiaturach membranowych, jak gościły kilka lat temu. Naprawdę dobrze to wszystko skomponowane, czcionka jest czytelna. Na podświetlenie spod spodu nie przebija za mocno, nie oszukujmy się. Ono raczej nie stworzy jakichś pięknych wrażeń, natomiast no w jakimś tam podstawowym stopniu spełni swoją funkcję. Odstępy między przyciskami są wystarczające. O samej technologii nacisku i tego, jak się na tym pisze, nieco później. Mamy sekcję numeryczną, mamy, tak jak wspomniałem, pokrętło regulacji głośności play-pause, która działa naprawdę fajnie. Ma taki chropowaty przeskok, bardzo polubiłem się z tym dodatkiem. Na górze kilka przycisków funkcyjnych oraz reszta podpisana pod F-ami. Logo Silver Monkey również w lewym górnym rogu. Na spodzie mamy tak naprawdę kilka takich otworów, przez które również przebija nam podświetlenie. Mamy stopki dwie, które są oczywiście gumowane. Klawiatura bez stopek, zarówno klawiatura ma 4, jak i podstawka pod nadgarstki, dodatkowe 3 gumowane naklejeczki, dzięki którym nie ślizga się, ale również po podniesieniu stopek tutaj też się gumowane nóżki znalazły, więc w każdej pozycji, w każdym ustawieniu będzie ona na biurku siedziała mocno. Kilka informacji producenta z tyłu i takie jakby wycięcie w tym tworzywie, które sugerowałoby, że można tu włożyć baterię i jakiś tam nanoodbiornik. Być może na tej samej bazie, na tej samej konstrukcji jest również dostępna klawiatura bezprzewodowa, ale mandrill przewodowy jest akurat. Widać to bardzo dobrze po wyjściu przewodu, który jest w prawym górnym rogu. No, nie można go wyprowadzić w żaden inny sposób, ale jest to klawiatura naprawdę za niewielkie pieniądze, rozsądne pieniądze, więc nie czepiałbym się tego absolutnie. Wizualnie, tak jak wspomniałem, moim zdaniem będzie komponowała się nieźle z każdym biurkiem. Jeśli nie oczekujesz, że podświetlenie zrobi jakiś absolutny efekt szału, wow i rozświetli całe stanowisko, to mandrill myślę, że może przypaść Ci do gustu. Mandrill kosztuje w X.comie 100. To naprawdę niedużo. Ja wiem, że teraz popularne są klawiatury mechaniczne, ale nie każdy lubi ten stukot, nie każdy chce wydawać około 150-200 i więcej złotych. Niektórzy wolą po prostu pełnowymiarową,
klawiaturę membranową z podkładką. Jak się na tym pisze? No nie będę ukrywał, jest gorzej niż na mechanikach. Tutaj jednak ten próg naciśnięcia przycisku jest taki trochę bardziej miałki, ruchomy. No trzeba po prostu się do tego przyzwyczaić. Nie jest ewidentnie wyczuwalny moment, w którym klawisz załapie. Jest to wszystko takie troszeczkę płynne, tak. O, może tak bym powiedział. Tym niemniej po przyzwyczajeniu się przez tydzień, to już pisałem sobie na niej całkiem spokojnie, klik. No nie jest wybitnie cichy, nie oszukujmy się, bo te przyciski chodzą tak dość luźno, ale na pewno jest znacznie cichszy niż te głośne odmiany klawiatur mechanicznych. Owszem, również w mechanikach są dostępne te, które mają klik znacznie cichszy, ale tak jak wspomniałem, nie każdy musi w mechanika celować. Pisze się na tym wystarczająco dobrze, żebym mógł napisać teksty, recenzje i scenariusz na przykład do tego filmu. Gra w CS-a również wystarczająco dobra na takim podstawowym, nisko zaawansowanym poziomie, może tak bym to nazwał, raczej bliżej podstawowego już mi teraz. WASD plus kilka przycisków funkcyjnych na raz. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby coś się zablokowało, żeby wyskoczyła funkcja jakiegoś tam zbyt wielu naciśnięcia przycisków jednocześnie. Jest to niby anti-ghosting i na taką podstawową grę w CS-a, nie wspominając oczywiście o wszystkich innych singlowych grach, jest to opcja w zupełności wystarczająca. Myślę, że faktycznie jakieś problemy mogłyby się pojawić przy hardkorowych graczach StarCrafta, LoL'a, czy nie wiem czym, którzy naciskają po niemalże 10 przycisków na raz. Tam być może faktycznie te przyciski gdzieś by się zablokowały. Natomiast do użytku takiego jak ja, czyli już emerytowanego gracza średnio zaawansowanego w CS-a, nie potrzeba nic więcej. A że kosztuje 100 zł, jest wygodna dzięki podkładce na nadgarstki oraz stopkach, oraz stopkom na spodzie. Ma kilka podstawowych przycisków funkcyjnych. No to jest dla takiego jak ja, użytkownika przeciętnego, w zupełności wystarczające. No, że wygląda ładnie na biurku, to ja nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. No owszem, zawsze mogło być trochę tańsza, bo wiem, że już teraz są mechaniki, które zbliżają się cenowo niebezpiecznie blisko takiej klawiatury, no ale cóż, obserwujcie X.com i może traficie jakąś promkę. Wtedy, tak jak dla mnie, na moje podstawowe wykorzystanie w zupełności się sprawdza. Silver Monkey, Mandrill na kanale Git. Z Wami dzisiaj Burzyk. Do zobaczenia. Jest Git.